Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję nowości z serii Nowa kolekcja bajek wydawnictwa HarperKids. Mamy dwie nowości z tej serii: Spirit, czyli Mustang Duch Wolności, oraz DC, czyli nasi superbohaterowie. Są to książki dla, myślę, dla każdego. Każdy lubi konie, każdy lubi superbohaterów, więc książki zresztą płci nie mają, więc nie dzielimy ich totalnie na żadne chłopięce, dziewczęce, nic takiego. Zobaczcie, w superbohaterach mamy na przykład Wonder Woman. Zaczynamy od Wonder Woman i spójrzcie, jaka ogromna czcionka jest w tych książkach. Są to historie idealne do czytania dla początkujących czytelników również, no bo jest świetna, duża, bardzo duża czcionka. No i mamy tutaj też sporo kolorowych ilustracji. Myślę, że bardzo fajnie one oddają klimat tych książek, klimat tego świata superbohaterów. No dzieje się tu naprawdę dużo, ilustracje są dynamiczne, tutaj emocje aż kipią po prostu z nich i to widać gołym okiem. Bajek mamy tutaj sporo. Następnie jest Superman, narodziny superbohatera. Możemy o tym tutaj wszystkim poczytać, jak to się zaczęło, jak on powstał, ten Superman. Następnie będziemy mieć Batgirl, narodziny Batgirl. Świetna książka, jeżeli chcemy poznać, czy też nasze dzieci chcą poznać początki tych superbohaterów, zobaczyć, jak to się stało, że oni powstali, jak to się wszystko tam zaczęło. Tutaj Batman też nam się przewija oczywiście. I lecimy dalej. Dalej mamy narodziny Batmana właśnie, czyli już tam się też przewijał, a tutaj przeczytamy o jego początkach. Myślę, że jest to super książeczka. Ja sama ją z przyjemnością przeczytałam. Nie interesuję się superbohaterami na tyle, ażeby wiedzieć, skąd oni się wzięli, jak powstali. No wiadomo, kogoś tam gdzieś tam słyszałam, ale no nie wszystkich, którzy są w tej książce, a dzięki tej książeczce teraz już wiem, jak to wszystko się zaczęło. Książki mają fajną, taką miękką, zobaczcie, okładkę. Ona w rzeczywistości jest twarda, sztywna, ale mięciutka. To jest zdecydowanie charakterystyczne dla serii Nowa kolekcja bajek tutaj też. Twarda, ale miękka. Jest to bardzo fajne i zdecydowanie, jak już mówiłam, charakterystyczne dla tej serii książek. Tutaj możecie zobaczyć spis treści na szalaki. Tutaj w każdym rozdziale coś innego się dzieje. Mamy nawet zimowy rozdział na końcu. No super się czyta o przygodach Lucky. Porównajmy sobie jeszcze czcionkę. Ona tutaj jest trochę mniejsza. I o, zobaczcie, nie jest tak ogromna jak w tej książce o superbohaterach, o początkach superbohaterów. Tutaj jest trochę mniejsza, ale nadal jest dość duża ta czcionka, więc też się będzie super czytało dzieciom, które dopiero zaczynają przygodę z samodzielnym czytaniem. Są ilustracje tak typowo bajkowe, wycięte z telewizora, przeniesione na karty książki. No i przygody Lucky, jej przyjaciółek. Jest tu dużo koni, no bo wiadomo, dziewczyny z końmi są za pan brat Mustang, który tylko Lucky dał się tutaj oswoić. Bardzo lubimy Lucky, lubimy czytać i oglądać jej przygody i od czasu do czasu sobie to właśnie robimy również w telewizji, ale jednak zdecydowanie częściej czytamy, zwłaszcza teraz, gdy mamy wersje książkowe. A ja Wam już pokazywałam w zeszłym miesiącu również książkę o Mustangu Spirit Riding Free z innej książkowej kolekcji wydawnictwa HarperKids i tam są inne bajki, inne historie. Także zapraszam też do poprzednich wpisów. Możecie też wpisać oczywiście w lupkę tytuł bohatera, to znajdzie się film i wpis na blogu. I na bloga oczywiście też zapraszam, tam będzie recenzja książek. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.